Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest sobie kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest sobie kraj. Jest sobie kraj to podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi, wybitnymi polskimi intelektualistami, rozmawiam o Polsce. Rozmawiam o Polsce, ale z takiej perspektywy bardzo, bardzo myślącej, poszukując tych idei, które nas łączą, idei, które pozwalają nam, czy pozwolą nam coś wspólnie zbudować, ale też idei, w których pytamy o siebie jako o jednostki. Dzisiaj, zastanawiając się nad tematem, jaki w sumie w ostatnim momencie sobie chyba postanowiłam, czyli klasycy czy ideolodzy, rozmawiam z panem profesorem Andrzejem Szachajem, filozofem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Panie profesorze, kiedy przygotowywałam się do tego podcastu, to przekopałam trochę nie tylko pańskich książek, ale też artykułów, które pan profesor napisał, niekoniecznie tylko i wyłącznie naukowych. Jest taki artykuł opublikowany 11 lat temu prawie. 1 sierpnia 2011 roku w Gazecie Wyborczej artykuł, w którym pan profesor mówi tak. Dlaczego ci, którym bliskie były ideały liberalne, pozwolili na zmonopolizowane sposoby myślenia o liberalizmie, doktrynie wewnętrznie bogatej, zróżnicowanej, tym, którzy reprezentowali tylko jedną uproszczoną wersję? Jak można było dopuścić do kompromitacji idei, która stanowiła jedno z najcenniejszych w naszym dziedzictwie kulturowym? Pomyślałam, że to jest myśl, od której ja chcę zacząć i trochę zapytać pana profesora. Ja wiem, że to pytanie, które pan profesor zadał, jest retoryczne, ale trochę chciałabym wyciągnąć, no właśnie, jak to się stało, że ten liberalizm stał się tak mocno zawłaszczony i stał się bardzo jednowymiarową chyba jednak w Polsce opowieścią. No pani, sam chciałbym wiedzieć, bo to by trzeba zrobić takie badania z zakresu troszkę historii myśli politycznej w Polsce, ale też historii społecznej Polski, prawda? No to się stało po 1989 roku, no kiedy niewątpliwie wraz z narodzinami kapitalizmu w Polsce liberalizm okazał się konieczny i potrzebny, bo to jak pani doskonale wie, no jest to idea, która, czy idea, zbiór idei, które towarzyszą kapitalizmowi od bardzo dawna. I tutaj żadnego zdziwienia być nie powinno. Natomiast to trafiło na niedobry okres moim zdaniem, ponieważ w obrębie liberalizmu zachodniego no dominowały idee, które później zostały nazwane neoliberalnymi. I jednocześnie te idee neoliberalne, one były wcielane w życie w różnych sferach życia ekonomicznego na Zachodzie. I to był taki moment, kiedy wydawało się, że Zachód wynalazł jakiś patent na dobre życie, dobre społeczeństwo, świetną gospodarkę, kiedy, no zresztą o tym mówili ekonomiści amerykańscy, na przykład nie spodziewali się już żadnych załamań gospodarczych, żadnych problemów. Wydawało się, że to wszystko jest tak wspaniale ustawione i tak doskonale się kręci po takiej rzeczywiście bardzo efektywnej epoce lat 80. na Zachodzie, no że nie próbowano krytykować tej doktryny, ani też nie próbowano szukać dla niej jakichś alternatyw, ponieważ wydawało się, że ona jest patentem na jakąś taką ekonomiczną i społeczną doskonałość. I teraz myśmy weszli ze swoją transformacją dokładnie w ten moment, kiedy owa myśl neoliberalna była w pewnym sensie u szczytu. To już niektórzy twierdzą, że to już powolutku było widać, że coś tu nie gra, prawda? Ale no jednak myśmy poszli za tym entuzjazmem Zachodu. No i wydawało się nam również w Polsce, że wraz z tą ideą neoliberalną myśmy odkryli jakieś fantastyczne i niepodważalne lekarstwo na wszystkie kłopoty, prawda? Zatem tu nie było zbyt wiele krytyki, nie było zbyt wiele namysłu, raczej było pójście za pewnym trendem i to było i w sferze ideowej bardzo wyraźnie widoczne, no i w sferze konkretnych rozstrzygnięć o charakterze ekonomicznym, także
No tak trochę trafiliśmy w ten czas, który no, wydaje się generalnie zaowocował jednak bardzo poważnymi problemami, ale później, bo na początku lat 90. jeszcze nie było widać, do czego to zmierza i rzeczywiście można powiedzieć, że krytyka tego podejścia trochę była akademicka, bo zdawało się, że to się wszystko fantastycznie układa i będzie się to układało zawsze, prawda? Zawsze. A neoliberalizm był w gruncie rzeczy taką uproszczoną wersją liberalizmu, zbiorem bardzo prostych przekonań, jeśli nie prostackich, no niestety, tak to trzeba ująć. No i dlatego fantastycznie, no jakoś trafiał pod strzechy, bo tu nie trzeba było jakiegoś głębokiego namysłu, jakiegoś, wie pani, no bardzo gruntownego przygotowania. Tu wystarczyło uchwycić się kilku haseł i sloganów tej myśli neoliberalnej i po prostu pójść za nimi. Także I to było dosyć oczywiste i dosyć naturalne, ale jednak w latach 90. już zaczęły się kłopoty i bardzo wyraźne rysy na tym obrazie. No i ja nawet nie mam jak gdyby wielkich pretensji do polskich liberałów, że oni na początku tak bardzo zawierzyli tej wersji neoliberalnej, ale mam potężne pretensje, że tak długo trzymali się tej wersji, nawet wtedy, kiedy było widać, że ona prowadzi do wielu aspektów do bardzo niekorzystnych zjawisk. Zatem, no i tak generalnie wydaje mi się, że polscy liberałowie w ogóle nie rozliczyli się jak gdyby ani ideowo, ani też i politycznie z tą epoką. I to jest jakiś ciężar, który no, przytłacza polski liberalizm. A jednak ten krach neoliberalizmu okazał się też zabójczy dla liberalizmu w ogóle, bo no, ta doktryna jednak, która jak powiedziałem i będę się tego trzymał, jest bardzo cenna i absolutnie nie zasługuje na ten los. No jest w bardzo poważnych tarapatach, bardzo poważnych tarapatach i no i to jest jednak kłopot z nierozliczenia się liberałów z tą epoką naiwności, bo ja to tak określam, tam było strasznie dużo różnych naiwnych rzeczy w tej doktrynie neoliberalnej. No i teraz jak się tak poczyta na przykład Miltona Friedmana, który był ojcem jakimś takim ideowym tej doktryny, prawda, to widać jak to jest niezwykle pełne uproszczeń, jak to jest takie powierzchowne bardzo, prawda? Bo o ile w przypadku Fryderyka Hayeka to jest jednak głębokie, wyrafinowane bardzo intelektualnie, filozoficznie, można z nim się nie zgadzać, ale to jest bardzo poważny myśliciel, no to w przypadku Friedmana, no to jednak rzeczywiście to nie są jakieś nad wyraz wysokie loty w moim przekonaniu i teraz to jest bardzo zastanawiające, że liberałowie tak dali się uwieść tej dwójce myślicieli i stali się bezkrytyczni, bo to wie pani, to mnie zawsze szokowało, że jak gdyby w liberalizm wpisana jest taka optyka autokrytycyzmu, wydawało mi się zawsze. To jest taka doktryna, która chce być autokrytyczna, a tu widziałem dogmatyzm tylko. I teraz, jeżeli wrócilibyśmy do tekstów polskich liberałów, czyli neoliberałów, bo takich liberałów innych właściwie nie było. Nie było. No to też zobaczymy, że tam jest cała masa uproszczeń. Ja lubię wracać do lektury niewielkiej książeczki Janusza Lewandowskiego Neoliberałowie wobec współczesności, która o ile wiem zrobiła wielkie wrażenie na, szczególnie na politykach polskich, na ekonomistach. To była taka mini biblia neoliberalizmu, jeśli mogę tak powiedzieć, bo książeczka nieduża. Ale tam jest taka masa jednak uproszczeń, no takie pójście na skróty, wie pani, że to jest szokujące, iż to mogło zrobić tak wielkie wrażenie i tak wiele osób pociągnęło, ale może to właśnie dlatego, że to jednak bardzo proste w sumie wszystko było i takie no niepogłębione, niewyrafinowane intelektualnie i przede wszystkim zero autokrytycyzmu, prawda, zero szukania dziury w całym, jeśli mogę się tak powiedzieć, no to powodowało, że mieliśmy na początku lat 90. właśnie zbiór dogmatów, prawda, a liberalizm z doktryny otwartej, autokrytycznej, no stał się doktryną dogmatyczną i to jest, muszę przyznać, to jest coś, na co w liberalizmie nie powinno być miejsca, prawda, bo w liberalizmie nie powinno być miejsca na dogmatyzm. Jeżeli no ja bym się spodziewał dogmatyzmu po lewicy, powiedzmy, jakiejś takiej zdecydowanej, po prawicy, ale nie w liberalizmie, bo to jednak doktryna, która zawsze wydawała mi się wyrafinowana intelektualnie, jakaś taka autokrytyczna, otwarta i jak najdalsza od dogmatyzmu. A tu się nagle okazało, że liberalizm może być dogmatyczny, prawda? No i to był dla mnie szok. Ja to stopniowo odkrywałem, jak już odkryłem w całości, no to zacząłem o tym pisać. Tak? Kiedy w ogóle zabrałem się za pisanie tekstów publicystycznych, bo wcześniej zajmowałem się wyłącznie nauką i nie bardzo chciałem wchodzić w publicystykę.
Ja myślę, że mamy taki moment, że chyba ta publicystyka nas po prostu, to na marginesie, ona nas trochę dopada. Nie wiem, ale to jakby zostawmy już na marginesie. Aż pan profesor przywołał kilka wątków, których ja tak czy inaczej planowałam się złapać. Może zacznijmy jednak od Hayeka. Może zacznijmy od Hayeka, bo rzeczywiście to rozpięcie między Hayekiem a Friedmanem wydaje się być jednym z takich bardzo, bardzo znaczących. Bo jednak ja pamiętam takie piękne porównanie Hayeka, kiedy Hayek pisze o tym, że jest pewnego rodzaju podstawa liberalnego społeczeństwa, podstawa myślenia o społeczeństwie i że postawa w ogóle liberała wobec społeczeństwa to jest trochę taka postawa jak postawa ogrodnika wobec roślin, wobec ogrodu, który ma pielęgnować. I Hayek, to jest to jego też wyrafinowanie intelektualne, kiedy on mówi, że tak naprawdę my musimy pielęgnować ten ogród, musimy, ale w taki sposób, że musimy najpierw poznać jego właściwości po to, żeby stworzyć mu jak najlepsze warunki do rozwoju. No jeżeli, że tak powiem, trzymalibyśmy się chyba tej wersji stwarzania jak najlepszych warunków do rozwoju, no nie możemy tu mówić o prostactwie, ale musimy mówić o poszukiwaniu i stawianiu sobie tych odpowiedzi, przed którymi de facto po 1989 roku nasze społeczeństwo stanęło. Tylko ja się zastanawiam, czy ktokolwiek zastanawiał się nad właśnie tą koniecznością poznania właściwości tego społeczeństwa, czy po prostu nastąpiła dokładnie trochę implementacja tego, co znano już z liberalizmu, czy tak jak pan profesor mówi, de facto już z neoliberalizmu zachodniego. No myślę, że nie było żadnych pogłębionych badań czy namysłów polskich liberałów nad stanem polskiego społeczeństwa, bo raczej zbiór takich stereotypów, wie pani, przesądzeń, właściwie uprzedzeń, prawda, no tu wciąż zawsze przypomina sobie kategorię homo sovieticus, tak, którą tak jakoś szermowano na lewo, na prawo. Wie pani, pisało się o niekompetencji cywilizacyjnej, o niedojrzałości. Jak się bliżej przyjrzeć, to potem powstało trochę tych prac socjologicznych, na przykład Elizabeth Dunn, prawda, prywatyzując Polskę, kiedy ona obnaża właśnie pustkę tych przekonań i stereotypów. To samo David Ost i też inni, którzy pisali o Polsce. I to jest ciekawe, że Amerykanie jakoś, no bo to głównie Amerykanie, oni głębiej, tak, oni weszli głębiej i lepiej zrozumieli to społeczeństwo. Myśmy nawet nie próbowali. I to nawet, wie pani, to mnie szokuje, że intelektualiści polscy właściwie zamykali się w jakiejś takiej siatce, wie pani, no przesądzeń, prawda, nie próbując zrozumieć tego społeczeństwa de facto, ani jego reakcji, ani jego składu wewnętrznego, ani stopnia skomplikowania struktury społecznej. Także obracaliśmy się w jakiejś takiej sferze wyobrażeń na temat Polaków, na temat tego, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, jaka jest rzeczywistość i tak dalej. I tutaj ja nie ukrywam, że mam duży żal do socjologii polskiej, która wydaje mi się jednak no, nie do końca spełniła swoją rolę, czy do psychologii społecznej, bo gdy dzisiaj czyta się te prace, no to tam jest dużo jednak takich ideologicznych, wie pani, zacietrzewień, prawda? I tutaj wydaje mi się, że był pewien problem i potem, kiedy liberałowie no, jednak stracili władzę, jakoś tak rząd dusz też, no to byli właśnie zaskoczeni i zszokowani. Dlaczego i skąd? No stąd, że nie bardzo rozumieli społeczeństwo polskie, bo tak nie bardzo próbowali chyba zrozumieć, prawda? Mam takie wrażenie. A co do Hayeka, wie pani, tak ja wiele rzeczy u Hayeka lubię bardzo i uważam, że to jest bardzo wybitny myśliciel, wielki, no ale tam jest też dużo takich założeń metafizycznych, bardzo wątpliwych, właściwie, wie pani, no to jest tak wzięte jako dogmat pewien. Na przykład zawsze się zastanawiałem, skąd się Hayekowi wzięło takie przekonanie, że ład spontanicznie powstający jest lepszy niż każdy inny ład, prawda? No to jest bardzo takie metafizyczne założenie. Mało tego, nigdy nie było ładu. Tak, a nigdy poza tym, wie pani, jak historycznie się popatrzy, to nie było takiego ładu, który powstał spontanicznie, tak jak Hayek to widział, no kapitalizm, prawda? No to, wie pani, to albo naiwność, albo próba wmówienia, że to ma być spontanicznie, co to znaczy? Państwo ma się trzymać z dala od tego, tak? No kiedy popatrzymy na faktyczne
badania historyczne i socjologiczne, na przykład Karl Polanyi, prawda, i ta przełomowa praca Wielka Transformacja. No Polanyi, ale to jest grupa, cała grupa skupiona wokół Polaniego. No on pokazał, oni pokazali, że to nie tak, że kapitalizm powstał po prostu spontanicznie, żywiołowo, tylko tam ogromną rolę odegrało państwo. Gdyby nie działało państwo, to rzecz jasna nie byłoby kapitalizmu, więc takie przekonanie Hayeka, że to ład spontaniczny, prawda, kapitalizm, to jest po prostu no, nieprawdziwe, krótko mówiąc. Dwa, nie wiem, dlaczego wszystko, co spontaniczne, ma być lepsze od tego, co planowane. Ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego Hayek utożsamiał totalitaryzm z planowaniem, wie pani. No to jest jakiś zabieg ideologiczny, absurdalny z mojej perspektywy, który wiąże się z jakimiś uprzedzeniami, no bo przecież jak się popatrzy na historię kapitalizmu, to bardzo dużo planowania było w różnych odmianach i wersjach kapitalizmu, prawda? We Francji były pięciolatki właściwie, w Japonii było ministerstwo planu i planowania, prawda? No i to są udane wersje kapitalizmu. Dlaczego zatem kapitalizm ma być planowanie ma być utożsamiane z socjalizmem, czy z totalitaryzmem, wie pani, ja tego nigdy nie rozumiałem. Wydaje mi się, że to takie było właśnie bardzo ideologiczne jednak u Hayeka, żeby koniecznie pognębić państwo, które zawsze z definicji jest złe, kiedy się wtrąca. No, ale gdy się popatrzy na historię, jak ona wyglądała, to to jest znacznie bardziej skomplikowane, bo to zawsze jest współgranie rynku z państwem, prawda? No nie ma, rynek nie powstał spontanicznie sam z siebie, tak? No to jest banał po prostu dla historyków. Więc dlaczego coś takiego twierdzić? Ja widzę tylko jedną przyczynę, jeden powód, żeby ideologicznie uprzedzić ludzi do państwa, tak? Żeby no państwo jest złe, krótko, a rynek jest zawsze bardzo dobry, świetny. No ale to tak historycznie nie działa, rynek bardzo dobrze działa w niektórych momentach i w niektórych sferach, a w innych tak sobie, no i to, wie pani, to raczej rzeczywistość jest szara, prawda? A Hayek jednak próbował czarno-białą w niektórych aspektach, bo nie wszędzie, były takie momenty, kiedy on był umiarkowany. No Friedman to już w ogóle, wie pani, dla mnie to już jest nieomal czysta ideologia, bo tam jest tylko czarne i białe. Tam prawie, że nie ma niczego pośrodku. No właśnie, do tego Friedmana chciałam i tak naprawdę do dogmatyzmu tak. Friedmana. Bo Friedman nam, o ile Hayek mówi o tym społeczeństwie i o tej konieczności poznania społeczeństwa, to jednak Friedman dla wielu w wersji, przepraszam, trochę pop-liberalizmu, to Friedman nas przesuwa w stronę rynku. W stronę rynku, skupiając się na rynku, jakby zupełnie zapominając, ja nawet nie mówię o faktach, ale o pewnym przekazie, który my dostajemy, że to jest dogmatyzm rynkowy, że to jest dogmatyzm gospodarczy i jakby przekonano też spore grupy, że liberalizm do tego rynku się ogranicza. To jest to takie myślenie, że liberalizm to jest wolny rynek, państwo złe, rynek dobry, tak jak pan profesor powiedział, a poza tym jakby ginie ta cała druga strona liberalizmu, o której mam nadzieję porozmawiamy za chwilę. Ale na razie zabieram nas na ten rynek, bo przecież to jest właśnie taka naiwność w tym wszystkim. No wie pani, tak, to jest oczywiście naiwność, ja cały czas o tym mówię, ale ciekawsze pytanie jest takie, skąd ona się bierze? Dlaczego to tak zostało łatwo przyjęte? Otóż moja hipoteza, którą zresztą stawiałem w bardzo wielu różnych tekstach, mniej naukowych, bardziej publicystycznych, jest taka, że ta ideologia odegrała rolę quasi-religijną. To znaczy, że to był taki zestaw przekonań, które część ludzi uwierzyła tak głęboko, jak się wierzy głęboko w przekonania religijne. To jakoś usensowniało rzeczywistość, to musiało być proste, bo to nie mogło być zbyt skomplikowane. Więc co tam było tak bardzo proste i naiwne? No takie przekonanie, że no jak zawierzymy rynkowi, to będziemy zbawieni, w cudzysłowie. Każda idolatria jest prosta, panie profesorze. No więc właśnie i tutaj, wie pani, to jest szokujące, ale dlatego to się stało tak powszechnie uznane, bo ja trochę czytałem różne wypowiedzi polityków i tak dalej, przedsiębiorców, i to mnie uderzyło, że to jest takie trzymanie się, wie pani, tak jak się ludzie religijni trzymają pewnych dogmatów. I to w taki sposób właśnie, że rzeczywistość może być jakby inna, odmienna, ale nie dostrzega się tej rzeczywistości, tylko dostrzega się dogmaty. I mówi się, dobrze, wszystko będzie dobrze, tylko więcej rynku, prawda? Teraz pojawiają się tacy ludzie jak ja, nie wiem, historycy, ekonomiści, mówią, no nie, to tak nie działa, no historycznie, zobaczcie, tam XIX, no to tak... A nie, bo tutaj są jakieś zakłócenia, ale jak będziemy mieli ten prawdziwy liberalizm, czysty, no to dopiero zobaczycie, jak fantastycznie nam się wszystkim będzie żyło. No to tak nie działa. Więc wie pani,
Co tu jest uderzające? No jednak z tej bardzo złożonej, skomplikowanej doktryny liberalnej, głębokiej, prawda, no wypreparowano jakieś takie nieprawdopodobnie proste wątki i stworzono z tego, no tak jak pani mówi, popliberalizm. Ja to nazwałem sarmackim popliberalizmem, bo to było bardzo dobrze w Polsce widoczne. Także z tego liberalizmu wzięto pochwałę rynku, bo ja wiem, jeszcze niechęć do państwa, coś tam jeszcze. No jeszcze ja mówię o liberalizmie księgowego, prawda? Czyli takie przekonanie, że ten jest liberałem, kto pilnuje budżetu. No wie pani, no to z punktu widzenia historii, myśli politycznej, ale też historii po prostu Zachodu, no to już jest wręcz czasami żenujące, przyznam szczerze. Ale ja próbowałem trochę rozmawiać z ludźmi, którzy prezentowali te stanowisko. Wie pani, to naprawdę się nie dało, bo to była tak głęboko zinternalizowana wiara, że miałem takie wrażenie, że jak gdyby zabrać tym ludziom wiarę w tak rozumiany liberalizm, to by się im się świat zawalił, prawda? Więc wie pani, na tym liberalizm polski, nie tylko polski, no jechał przez dziesięciolecia, co w dużej mierze przyczyniło się jednak do jego, no przynajmniej częściowej klęski, prawda? Myślę, że do jego bardzo dużej klęski. Do tej klęski też będę chciała wrócić, bo to jest ten moment, który gdzieś później Marcin Król, który był jednym zresztą z moich nauczycieli tego liberalizmu polskiego, powiedział potem, no jednak byliśmy głupi, ale do tego za moment. Bo chcę, pan profesor o dogmatach, był jeszcze kolejny dogmat, który tak naprawdę pojawia się pod koniec lat 80., kiedy upada nam, kiedy kończy się zimna wojna, no i tak naprawdę lata 90. pojawia się koniec historii Fukuyamy. I Fukuyama mówi wprost, że koniec zimnej wojny to tak naprawdę będzie pewien krańcowy punkt ideologii, ideologicznej ewolucji, on mówi dokładnie, ludzkości. I tak naprawdę on mówi o tym, że nastąpi moment uniwersalizacji demokracji liberalnej jako ostatniej formy rządów. Tylko, jeżeli popatrzymy na to, no właśnie, pan profesor podnosi brwi aż do góry, tylko jak popatrzymy na tym, co się dalej wydarza, no to wydarzyło i wydarzyło się i wyszło inaczej, to nie tylko w Polsce. No tak, wie pani, no ta narracja Fukuyama, on był jednym z neokonserwatystów amerykańskich, jak pani wie, to jest nazwa na neoliberalizm amerykański, bo tak. Tam jest duże zamieszanie terminologiczne, ja to zostawię, bo trzeba by długo tłumaczyć, o co chodzi, to jest prawda? No więc ci neokonserwatyści amerykańscy, no to byli w gruncie rzeczy ci, którzy później się nazywali generalnie w skali światowej neoliberałami, prawda? No i to było takie właśnie, wie pani, tak rozmawiamy o tej quasi religijności tego podejścia, no to taki pomysł na koniec historii też jest typowy dla podejścia, wie pani, religijnego, prawda? Że oto no mamy taki właściwie stan. Potrzebujemy apokalipsy i tego, co przychodzi po niej. No tak, ale potem już mamy wieczny pokój, jak pisał Kant, prawda, bo mamy już wszystko poukładane. No to jest ogromna naiwność, taka troszkę amerykańska, wie pani, tak między nami mówiąc, bo Amerykanie przy całym swoim wyrafinowaniu, no mają, nawet intelektualiści, no mają pewną skłonność do naiwności, prawda? Ale wie pani, no za tą naiwnością stał pewien przekaz bardzo silny ideologiczny. Nie próbujcie czegoś innego, prawda? Nie szukajcie już innych dróg. Nie, to jest najlepszy świat, na jakim żyjemy, wie pani. To mało, że Hegel się ukrywał za Fukuyamą, bo on oczywiście o tym pisał i przyznawał się, ale tam był Leibniz także, prawda? Że żyjemy najlepszym z możliwych światów i właściwie w związku z tym nie ma sensu poddawać tego świata krytyce, czy też próbować szukać lepszego świata, prawda? Więc to miał być taki cios no, we wszystkich tych, którzy powiedzieli, no może i czasami jest nieźle, ale to jeszcze nie jest to, o co chodzi, prawda? Także to był element całej takiej ideologicznej opowieści, która się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. narodziła, jakby tak utrwaliła w latach 90. No i to wszystko było spójne, dlatego też tak wiele osób się dało uwieść. No i też intelektualiści trochę chyba zawiedli, bo tak za dużo, szczególnie ekonomiści w moim przekonaniu, to jakoś tak dramatycznie w tej chwili z perspektywy czasu wypadają, bo tam bardzo niewiele było tego odejścia od ortodoksji, prawda? Zresztą jak się popatrzy na historię Nagrody Nobla, ona jest niezwykle pouczająca. Przez prawie 20 lat dostawali te nagrody wyłącznie zwolennicy neoliberalizmu w ekonomii. To pokazuje, jak bardzo ta doktryna stała się hegemoniczna, prawda? W Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, no a potem w Polsce, no bo to była absolutna hegemonia przez dłuższy czas. Także
No tak, no to jest, dla mnie to jest kolejny element tej układanki i kolejny dowód na taką jakąś niebywałą naiwność historiozoficzną Fukuyamy i całego tego, wie pani, ruchu neoliberalnego, prawda? Tak, myślę o tym polskim liberalizmie, który gdzieś nam tu wyskakuje i pewnie za chwilę nam już wyskoczy do końca. Pan profesor mówi, tak, ja mówię o pop, pan profesor mówi o sarmackim popliberalizmie. Bardzo mi to w tym momencie weszło, bo to jest, zastanawiam się, czy to są te wszystkie tak naprawdę jakieś powroty. Znowu, ja niedawno miałam fantastyczną rozmowę z profesorem Janem Grabowskim o mitach, jakie pojawiają się w polskiej historii, o tym, w jaki sposób my tymi mitami pracujemy i w jaki sposób budujemy sobie na ich podstawie swój własny obraz, taki, w którym czujemy się gdzieś wygodnie. I myślę, że no, tu gdzieś mamy, to przecież Polak zawsze był tolerancyjny, przecież Polak zawsze, no przecież myśmy mieli liberum veto, a tak naprawdę mieliśmy, mówiąc w takim skrócie, takie absolutne hupta co chceta, które nazwaliśmy wolnością. Pan profesor przywołał Homo Sovieticusa i ja mimo wszystko wrócę, skoro już jesteśmy przy, powiedziałabym, profesorze, który przyjmował mnie na studia, bo to był profesor Józef Tischner i który gdzieś mnie akurat do tej filozofii w ogóle przyciągnął wiele, wiele, wiele lat temu, na tyle lat temu, że kobiety nie powinny w ogóle wspominać takich rzeczy. To jednak to był przecież nieszczęsny dar wolności. No i co myśmy z nim mieli zrobić? Kiedy sobie samym pojęciem wolności nie poradziliśmy i ono zostało na różne sposoby gdzieś zagospodarowane, a głównie jednak skupiając się, jak sądzę, na tych kwestiach ekonomicznych, bo my możemy powiedzieć, że generalnie liberał to jest ktoś przywiązany do podstawowych wartości, takich jak wolność słowa, jak podział władzy, jak ochrona praw jednostki, no a tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem myśmy się przesunęli tak w ekonomię, trochę za sprawą jednak tego, że utożsamiliśmy w ogóle liberalizm, liberała z Leszkiem Balcerowiczem. I to było podstawowe chyba w Polsce skojarzenie, prawda? I w tym się to zamykało, że jakby zapomnieliśmy o tym, że liberalizm również daje szansę innym aktorom sceny politycznej. No tak, wie pani, no ja użyłem tego pojęcia sarmacki nie przypadkiem. Dlaczego? Dlatego, że ja się zastanawiałem, skąd się to wzięło, że ten neoliberalizm tak jak w masło wszedł w Polsce, prawda, że to tak jakoś gładko poszło, z takim wielkim entuzjazmem. Doszedłem do wniosku, że to jednak polska historia za to odpowiada, że my mamy w dziejach no jednak takie doświadczenia, które jakoś pasują do tego przekazu neoliberalnego, uproszczonego ogromnie liberalizmu, takiego, no ja mówię, prostackiego, co tu kryć. Wie pani, bo to jest właśnie co, w takiej prostackiej formie to jest takie potwierdzenie, wolność domku w swoim domku, prawda? No tutaj masz własność prywatną, na przykład masz kawałek ziemi i rób co chcesz, prawda? Bo to twoje, tak? No jak to się sąsiadom nie podoba, a to cię nie obchodzi, nie powinno interesować, bo to jest twoje i koniec, prawda? Więc ten taki kult, wie pani, indywidualizmu, trochę skłaniającego się ku anarchizmowi, ta niechęć do państwa, wie pani, to sobie państwo takie, ta pogarda dla innych, bo ona też była wpisana w ten przekaz neoliberalizmu, prawda? Bo jak co, no nie udało ci się, to jesteś słaby, tak? To jest twoja wina, bo jak, wie pani, każdy kowalem swojego losu, więc to się za tym oczywiście kryła pogarda, wręcz manifestowana w latach 90. i 2000 wobec tych, którym się nie udało, prawda? No wie pani, to się wszystko składa na taki dosyć jednak smutny obraz tego naszego, tej naszej tradycji, gdzie jest dużo egoizmu takiego, wie pani, no co tu kryć, prawda? I braku zrozumienia dla państwa i dla wspólnoty, moim zdaniem, paradoksalnie, prawda? I teraz przychodzi neoliberalizm i on wzmacnia w nas te cechy, moim zdaniem. On tu świetnie pasuje, bo on jakby mówi, jest tak jak sądzicie, prawda? Świat jest areną walki. Zwyciężają silniejsi, słabsi muszą polec, to jest ich wina, państwo jest złe, państwo tylko przeszkadza, podatki to kradzież. Wie pani, no dużo tu się za tym, co tu kryć, takiego odrodzenia chamstwa jednak, wie pani. To mnie zawsze bardzo bolało, kryło. I to tak stworzyło taką przedziwną mieszankę. Moim zdaniem ten neoliberalizm nigdy nie stałby się tu tak dominujący, gdyby on nie na urodzajną glebę nie trafił. Na podatny grunt, miałam powiedzieć, tak. Na podatny grunt, tak.
I w związku z tym to niestety z nas, moim zdaniem, te najgorsze cechy często wyciągało, bo oczywiście no, to była też podstawa sukcesu wielu ludzi, no, bogacenia się, to jest jasne, tak? Ale wie pani, w skali społecznej to ja myślę, że myśmy tu po drodze wiele klęsk ponieśli, bardzo wiele klęsk, ponieważ no, nie udało nam się zbudować dobrego państwa i to jest największa klęska. Dwa, nie udało nam się zbudować solidarnej, dobrej wspólnoty, prawda? Raczej zbudowaliśmy taki zbiór zlepek egoistów, wie pani, walczących o swoje, rozpychających się, traktujących innych jako rywali. Taka polska pop sarmacka wersja socjaldarwinizmu się pojawiła. I to jest no, smutna mieszanka i mimo, że my możemy powiedzieć, odnieśliśmy sukces ekonomiczny, ja go nie neguję, tak? Ale koszty społeczne, wie pani, były gigantyczne. A do tego jeszcze chciałbym powiedzieć, że no, liberalizm nam tak rozproszkował, ten kapitalizm polski rozproszkował społeczeństwo, jeszcze tak zmielił, prawda? I teraz to nie tylko była wina samego neoliberalizmu, bo proszę pamiętać, że stan wojenny tutaj, to był tak. Fundament katastrofy, prawda? I teraz na ten grunt przygotowany przez to straszne doświadczenie, straszne społecznie doświadczenie stanu wojennego przychodzi neoliberalizm i on pogłębia te procesy, tak? Atomizacji, wie pani, rozbicia wspólnoty, rozbicia solidarności. No i to się tak jakoś toczy i no i są takie wskaźniki, które bardzo wyraźnie mówią, jak to się fatalnie odbiło. No przede wszystkim ten wskaźnik zaufania społecznego, no to jest katastrofa w skali światowej, bo właściwie ja nie znam państwa zachodniego, gdzie ten wskaźnik wyglądałby tak tragicznie jak w Polsce. Tak? On wszędzie na zachodzie spada i słabo wygląda, ale tak fatalnie w Polsce chyba nigdzie, a to pokazuje, że my jesteśmy w stanie anomii od bardzo dawna, prawda, w stanie anomii. I że my cierpimy na jakieś głębokie choroby społeczne. Może myśmy ekonomicznie osiągnęli sukces, ale czy osiągnęliśmy go, jeśli chodzi o takie dobro wspólne, publiczne, o społeczeństwo? Ja mam tu bardzo poważne wątpliwości. Ja podzielam te wątpliwości pana profesora. Co gorsza, ja jestem w tych kwestiach wyjątkową pesymistką. Nawet kiedy patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj, kiedy nagle powiedziano, no pięknie, wspaniale, pojawili się uchodźcy, Polacy się objawili jako społeczeństwo obywatelskie, objawili się jako społeczeństwo solidarne. No tak, tylko my zawsze najlepiej działaliśmy właśnie w sytuacjach kryzysów. Poza tym to jest też taka być może w tym momencie trochę krzywdzące będzie to, co powiem, ale my się bardzo, chociaż może nie, my się zapalamy, po czym ten zapał w nas bardzo, bardzo szybko stygnie. Myślę, że to jest ten zapał też do powiedzenia, że gdzieś na początku tych lat 90. tak, tu absolutna racja, że to wzmożenie, które wywołała Solidarność w roku 80. zostało absolutnie zgaszone stanem wojennym. I to też ten moment, kiedy myśmy nie wytworzyli, ja uparcie się tego trzymam, że myśmy de facto nie wytworzyli wspólnoty, bo nie nauczyliśmy się, ale nie tylko się nie nauczyliśmy, ale na pewnym poziomie nie byliśmy zainteresowani sobą nawzajem. I może to jest nasz problem. Pewnie tak, wie pani, ale wydaje się, ja musiał być dobrze zrozumiany. To nie jest tak, że my Polacy cierpimy na jakieś nieusuwalne skazy charakterologiczne. Prawda? Nie, no jasne nie. Bardzo dużo dobrych rzeczy jest w nas i to się na przykład teraz pięknie pokazujemy, na co nas stać w momencie wojny, prawda, na Ukrainie. Natomiast ja jednak się upieram przy tym, że system taki, to co jest, wie pani, tym systemem ekonomicznym, społecznym, to nas jednak kształtuje, to jednak może wzbudzać nas to, co dobre, ale może pobudzać nas to też to, co złe. I tutaj no winie jednak ten wprowadzany w Polsce system, że on w wielu aspektach raczej pobudza moim zdaniem w nas to, co nie najlepsze. I wie pani, ja uważam, że to zresztą jest fenomen jakiś nieprawdopodobny, bo ja jestem z pokolenia Solidarności, wie pani, to jest dla mnie doświadczenie formacyjne. Byłem bardzo młodym człowiekiem i byłem zaangażowany w ten ruch jakoś może nie nadzwyczajnie, byłem zresztą za młody, może zbyt mało odważny, ale byłem i to jest moje doświadczenie. Ja do dzisiaj nie rozumiem, jak myśmy mogli ten taki potencjał, ten, wie pani, taki moralny majątek roztrwonić tak strasznie, prawda? Jak myśmy mogli dokonać takiego zwrotu? Zresztą nikt na świecie tego nie rozumie. I to jest taki fenomen, który do dzisiaj badają socjologowie, zastanawiają się, jak to możliwe, że
Polacy byli tak solidarni, tak pokazali fantastycznie takie umiejętność wspólnotowego działania i w ogóle takie nastawienie na wspólnotowość, bo to było typowe, prawda? A potem poszli w tak straszną rozsypkę i stali się społeczeństwem egoistów, walczących za żarcie ze sobą, nie lubiących się za bardzo, tak? Moralnie zachowujących się różnie, tak bym to delikatnie określił, tak? Trochę tracących kompas, moim zdaniem, moralny. To jest fenomen, wie pani, to jest fenomen. I teraz tu warto by się zastanowić, no gdzie wina, tak? Kto zawinił, dlaczego? No i to oczywiście jakieś tam próby są podejmowane, analiz takiej historii społecznej Polski, gdzie następował zwrot, to jednak jak to, wie pani, trwało troszkę, bo to było rozciągnięte w czasie, to też nie tak od razu, prawda? Te nasze prowspólnotowe i solidarne działania upadły. Proszę pamiętać, wiele było strajków w latach 90. Jednak był sprzeciw. To też nie jest tak, że to się obywało kompletnie bez sprzeciwu, prawda? Był sprzeciw, to jest bardzo duże niezrozumienie iluś działań, iluś reform. Wie pani, no tak, ale to niezrozumienie, to one trochę wynikało z tego, że, no wie pani, no mówiono, że budujemy kapitalizm, dobrze, ale skąd my znaliśmy kapitalizm? No z amerykańskich filmów. Amerykańskich filmów. Tak. I teraz, no mówimy, dobrze, no jak to ma być taki kapitalizm, to fajnie, no bo te filmy fajne, takie, wie pani. No i żeśmy tak, no ale ja trochę chcę nas usprawiedliwić, no skąd mieliśmy wiedzieć, prawda? No nie mieliśmy tej wiedzy, nikt nam nie powiedział, raczej tworzono przed nami różne mity, różne takie, wie pani, wizje, jeszcze te filmy amerykańskie do tego. No i tak daliśmy się uwieść, no zresztą, wie pani, no to i dobrze, żeśmy kapitalizm budowali, bo to nie tak, żebym powiedział nie, trzeba było się trzymać starego albo jakiś inny system budować, tylko uważam, że trochę entuzjazmu było w tym za dużo, bo przy okazji, żeśmy pewne rzeczy prześlepili, prawda? To znaczy, krótko mówiąc, jak każdy system ekonomiczny, społeczny, kapitalizm ma bardzo poważne plusy, ale ma też bardzo poważne minusy. A myśmy przez dziesięciolecia tylko myśleli, no okej, to tylko plusy, a minusy szybko przeminą i tak dalej. No to nie jest takie proste, prawda? No i tu niestety liberałowie mieli wielki udział w tym uśpieniu nas wszystkich, w takiej drzemce dogmatycznej, wie pani. I tu mam ogromny żal do liberałów. Jeszcze na koniec tylko tej wypowiedzi krótkie powiem dlaczego. Bo ja, który jakoś tam przez lata uważałem się za bliskiego liberalizmowi, pisałem na przykład wiele tekstów do Przeglądu Politycznego w Gdańsku, spotykałem się z liberałami, rozmawiałem, tak? Mam żal, że to nie tak, że nikt nie widział. No ja widziałem i nie tylko ja, prawda? No i ludzie o tym mówili, pisali, natomiast to się odbijało jak od ściany, wie pani. Nikt nie chciał z tego obozu przyjąć do wiadomości, że coś tu nie gra. Ja próbowałem, naprawdę, ja miałem nawet przyjaciół polityków, wie pani, którym próbowałem tłumaczyć, że z tego obozu liberalnego, słuchajcie kochani, no liberalizm dobrze, ale to nie takie proste wszystko, to jest naprawdę bardziej złożone, to nie można tak. Wie pani, proszę mi wierzyć, że zero zrozumienia, prawda? Więc tu jest ten mój ogromny żal o dogmatyzm liberalizmu, bo to nie jest tak, że to dzisiaj sobie rozmawiamy o problemach. Mhm. One cytowałem gdzieś urosły. Sprzed 11 lat, a przecież ja nie byłem pierwszy, tak, który napisał, że tu coś nie gra. Tak, byli inni, więc, a potem już po tym moim tekście tego była cała masa, wie pani. No ale ja żadnego otrzeźwienia nie widziałem w szeregach liberalnych, jeśli mam być szczery. Ja nadal tego otrzeźwienia niestety, ja tego otrzeźwienia nadal nie widzę. I to mnie martwi, chociaż gdzieś mam pewne nadzieje, o których może będę opowiadała. My się ekscytujemy. Z jednej strony to jest zachłystywanie się, to jest. I myśmy chyba ten potraktowali to, co się. Ja już pamiętam, bo ja jednak urodziłam się w latach 70., także ja pamiętam ten moment. Tego, co się dzieje po 89 roku, pamiętam go dość dobrze. Pamiętam, no właśnie, to ten, powiem tak, łyk wolności, który się pojawił, tylko myśmy się tym łykiem wolności trochę zakrztusili. Ale ja się zastanawiam nad tym, jak to jest, że, bo my mówimy w perspektywie polskiej, ale pojawia się ten moment, kiedy od iluś lat, tak naprawdę intelektualiści na całym świecie mówią,
o kryzysie demokracji liberalnej, prawda? Mamy całą masę książek, począwszy od Lewińskiego, Ziblata, tak umierają demokracje. Potem jest Mark Lilla, mówiący o końcu demokracji, jaką znamy. Jest Runciman, jest Farid Zakaria, jest Jascha Mung, jest w końcu Adam Gopnik ze swoim manifestem nosorożca. I tak naprawdę wiele z tych pozycji, a przeglądałam je, powiem, czy zrobiłam sobie z moimi studentami takie seminarium, właśnie czytania tych konkretnych pozycji diagnozujących kondycję demokracji liberalnej, kondycję naszej wolności, tak naprawdę one zaczynają w większości od momentu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że to jest choroba. No, to nie jest choroba, to jest objaw. To jest objaw pewnej choroby i też pytanie, w jaki sposób, może co tą chorobę nam wyzwoliło. No wie pan, ja bym przesunął ten moment decydujący znacznie wcześniej. Ja myślę, że zaczęło się za Reagana, znaczy wybór Reagana jest tu i Margaret Thatcher przełomowy. Znaczy, myśmy długo nie widzieli, do czego to prowadzi. Przez lata wydawało się to wszystko bardzo fajne. Ale to coś zaczęło się jakoś gruntownie psuć na linii kapitalizm-demokracja. Bo ja, wie pani, generalnie za kolejną naiwność liberałów uważam takie przekonanie, że kapitalizm i liberalizm to zawsze idą ręka w rękę i się wspierają, prawda? No niekoniecznie. No właśnie, no już historycznie wiadomo, że nie. Kto ma troszeczkę wiedzy takiej historycznej, to wie, że to jest takie trudne małżeństwo, że to wcale nie jest tak, że liberałowie pokochali demokrację, demokracja, liberalizm i tak dalej. To od pewnego momentu jest oczywiście pewna fuzja, ale to, czego się do dzisiaj jeszcze nie dostrzega i to mnie szokuje, wie pan, no, gdzie, no oczywiście no, są tacy, którzy to widzą, ja mogę tu nazwiska przywołać, ale nie w skali masowej, jest to, że kapitalizm może działać przeciwko demokracji, prawda, że może podważać demokrację i to jest rzecz, której liberałowie nie są w stanie jakoś, wie pani, zrozumieć, że im się wydaje, że no to wolny rynek i kapitalizm no to zawsze będzie wspierać demokrację. No to jest trochę Fukuyama znowuż, cały ten nurt, tak? No ale to jest czysta naiwność, no to widać już gołym okiem, że teraz mamy kapitalizm przeciwko demokracji, on podważa demokrację, tak? I to, że wybieramy, że Amerykanie wybierają Trumpa, że gdzieś mówi o tak zwanym populizmie, to jest objaw choroby, ale nie przyczyna. Przyczyną choroby jest no, zbyt wielkie zawierzenie w siłę i moc rynku i kapitalizmu i przekonanie, że on jest zawsze dobry i zawsze prowadzi do samych dobrych rezultatów. No nie prowadzi po prostu, bo pewne działania podważają fundamenty demokracji. No i tutaj długo na ten temat by można mówić, a powiem tylko, że to jest już dzisiaj bano, na szczęście to się już widzi, prawda, że rozwój tych wielkich korporacji amerykańskich, no on jest bardzo niebezpieczny, bo ostatecznie, to zresztą wprost mówią wodzowie, by to jest baronowie Krzemowi z Doliny Krzemowej, on podważa demokrację i tutaj jak się nie wierzy, to trzeba posłuchać i poczytać wywiady z tymi panami, bo to z reguły są panowie, co oni mówią o demokracji amerykańskiej, jak oni widzą przyszłość, no to są przerażające rzeczy, prawda? I teraz wie pani, to co mnie fascynuje, że liberałowie nie potrafią dostrzec tego, że tak często uwielbiany przez nich wolny rynek, bo kochają jednocześnie wolny rynek i demokrację, że jednocześnie ów wolny rynek może podważyć demokrację. Mało tego, wie pani, ja bym poszedł dalej, że na przykład takie wartości liberalne jak autonomia jednostki, są absolutnie w zagrożeniu w tej chwili w związku z ekspansją cyfrowego kapitalizmu, tak, czy kognitywnego kapitalizmu, proszę panią. W związku z tym, ja o tym zresztą wielokrotnie pisałem, obowiązkiem liberała dzisiaj jest krytykować tę wersję kapitalizmu, która jest w imię ideałów liberalnych. No ale wie pani, no jak się to mówi, no jak można krytykować? Przecież te wielkie korporacje powstały w wyniku działania wolnego rynku. No a jak powstały w wyniku działania wolnego rynku, to są w porządku. To znaczy, że są liberalne i są dobre, tak? No tak. Zresztą Milton, wie pani, mamy błędne Milton Friedman, jak mu zarzucano, przecież już w czasach Friedmana byli tacy wątpiący, mówili, no zaraz, proszę pana, no ale to, co pan mówi, no to jest pochwała tworzenia się monopoli na przykład. No bo Friedman napisał, no tworzą się monopole, w porządku, no wolny rynek zdecydował, prawda? A przecież była cała tradycja wielkoamerykańska i nie tylko, że należy walczyć z monopolami, bo są złe. No i teraz wie pani, no i to samo z Doliną Krzemową, no jeśli my powiemy, wolny rynek ma zawsze rację, no to trzeba powiedzieć, no dobra, no to te korporacje są wspaniałe i niech się dalej rozwijają. Tyle tylko, że zapomnimy wtedy o demokracji, bo
Jak uczy historia, za potęgą ekonomiczną idzie chęć bycia potęgą polityczną. Tak? I jak się czyta, wie pan, jeszcze raz, te wywiady, niektóre są przerażające, to widać, jakie są intencje tych ludzi, którzy kierują wielkimi korporacjami cyfrowymi w Stanach Zjednoczonych. Oni po prostu marzą o władzy politycznej, prawda? Chcą użyć swoich narzędzi do tego, żeby demokrację podważyć i wprowadzić coś na kształt kapitalizmu totalitarnego, prawda? I to jest już ewidentne w tej chwili. To jest coś, o czym dokładnie myślę. Bo zupełnie niefilozoficznie. Czytałam nie tak dawno, to też jest tekst, który ma już ponad 10 lat, 2010 rok, kiedy tym razem pisarz Mario Vargas Llosa pisze tak: jeżeli jestem liberałem, to dlatego, że wierzę w wolność polityczną, a nie dogmatyzm ekonomistów. Liberalizm jest elastyczną doktryną i oznacza dla mnie przede wszystkim tolerancję, ideę współistnienia w wolności, to znaczy podstawową zasadę demokracji, a przede wszystkim ochronę przed przemocą. Wszelki dogmatyzm, i tu chyba bym właśnie powiedziała o tym dogmatyzmie ekonomicznym, ale też o dogmatyzmie, bo to, do czego ja też czytałam trochę tych wywiadów z, przepraszam, baronami do Doliny Krzemowej, bo jakoś tak trochę o nich myślę, to jest dokładnie taki dogmatyzm, który może stać się źródłem przemocy i bardzo specyficznego rodzaju autorytaryzmu. No tak, wie pani, no jeśli brać serio, a trzeba, sławną książkę Szoszany Zubow o kapitalizmie inwigilacji, o, prawda? Tak. No to już dawno mamy za sobą ten etap, to znaczy no wciąż to jakoś do nie dociera do większej ilości ludzi, ale przecież my już jesteśmy inwigilowani, już to są takie quasi totalitarne zapędy i wie pani, to się stało, więc to już jest wszystko jasne. To jest bardzo dobrze opisane, bo po tej książce Szoszany Zubow była cała lawina publikacji, to się jest na rynku polskim tego pełno, no, która właśnie pokazuje te zagrożenia, tak? No i wie pani, no to teraz bądź, co to znaczy być liberałem w obliczu tych zagrożeń? No jednak zastanowić się, czy ta wersja kapitalizmu, która doprowadziła do tych zagrożeń, to rzeczywiście była ta wersja najlepsza, prawda? I tu Llosa ma rację, że liberalizm nie sprowadza się do dogmatyzmu ekonomicznego, jakiejś doktryny a la Milton Friedman czy Hayek. Tym bardziej, wie pani, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że jak się popatrzy na historię liberalizmu, to przecież ona jest bardzo wielowątkowa. To ja cały czas mówię, dlaczego liberałowie upierają się, że jest tylko liberalizm w stylu Herberta Spencera, powiedzmy Friedmana czy Hayeka, i tam czasami się do tego dołącza Locke'a, bo mówi się, o, Locke to klasyczny liberalizm. No, ojciec, nie tak. Do końca, no spokojnie, tak? No ale po drodze był John Stuart Mill przecież, to jest inna wersja liberalizmu, tak? Potem był nowy liberalizm brytyjski, w ogóle w Polsce nieznany. W ogóle tak. I przecież tak, no to są fantastyczni myśliciele, którzy mieli wielki wpływ na historię społeczną Anglii, dlatego że to oni w gruncie rzeczy położyli podwaliny pod ideę państwa socjalnego w Anglii, prawda? Tak. I teraz, kiedy ja o tym mówię publicznie, no to ludzie się chwytają za głowę. Jak? Liberałowie i państwo socjalne? Przecież to niemożliwe, bo to sprzeczność. No nie jest to żadna sprzeczność, no po prostu liberalizmy są różne. Ten angielski akurat doprowadził do powstania państwa socjalnego w Anglii. No, i to partia liberalna zrobiła, jak pani pamięta, Lord Beveridge w 1942 roku napisał swój słynny raport. I to było takie postawienie kropki nad i, jeśli chodzi o państwo socjalne. Więc to nie jest tak, że liberałowie z definicji muszą być wrogami państwa socjalnego. Bo właśnie dlaczego? Wie pani, to tylko dlatego, że się stworzy szereg takich dogmatycznych przekonań co do tego, czym jest państwo socjalne i dlaczego ono jest B. No, albo dlaczego mamy ten pani zestaw przekonań, który ja nazywam liberalizmem w wersji basic. Czyli taki basic, który nam mówi, liberalizm to jest, przepraszam, absolutne panowanie rynku, absolutna wolność jednostki, wolność Tomku w swoim domku i brak tak naprawdę poszanowania, czy brak troski o
potrzeby tych, którzy są najbardziej upośledzeni. No mnie w tym momencie odzywa się Rawls z zapleców, który mówi, no halo, halo, ale jednak jeżeli komponujemy umowę społeczną, to komponujemy ją tak, żeby interesy tych najbardziej upośledzonych, nie lubię tego tłumaczenia, ale tak to jednak jest przetłumaczone, były zabezpieczone. Kimkolwiek będziesz w tym społeczeństwie, to masz się w nim znaleźć. A u nas tego zupełnie nie ma i dlatego liberalizm jest liberalizmem, przepraszam, z diablą twarzą. No tak, no ale wie pani, no ale kto zawinił? Znowu, no przecież Rawls był obecny i nawet przykłady polskie są już stare. Dlaczego liberałowie nie czytali Rawlsa? Dlaczego czytali tylko Friedmana i Hayeka? No nie rozumiem tego. Ja czytam Rawlsa. No nie pani, ja tak, ale ja mówię, wie pani, bardziej o tych liberałach bliskich polityce, prawda? Mm-hmm. Którzy mówią, no my tworzymy partię liberalną na przykład, tak? My jesteśmy liberałowie, bo tu już rozmawiamy o polityce, bo oj tak. Wie pani, intelektualiści, specjaliści oczywiście tak, ale tu chodzi o to, co wpływało na poglądy polityków, bo oni decydowali, ekonomistów, decydowali o naszych losach społecznych. No nie Rawls, tylko właśnie Friedman i Hayek. Wie pan, nie nowy liberalizm brytyjski, tylko raczej ta tradycja wręcz libertarianizmu amerykańskiego, prawda? I to jest szokujące, ale to też, wie pan, to pokazuje, że jednak no niektórzy intelektualiści, którzy tam mieli pewne wpływy, no tak średnio się zasłużyli, jeśli chodzi o to wewnętrzne bogactwo liberalizmu, prawda? No to jednak trzeba by troszeczkę obwiniać niektórych, że to było takie jednostronne jednak, wie pani, więc no mało taki zróżnicowany ten liberalizm polski był. Właściwie on przez wiele lat był tak jednoznaczny, taki, wie pani, w przekazie tym, który trafiał do polityków, no bo to też jest kwestia skomplikowania, złożenia i prostoty. No Friedman jest prosty. Po prostu, tak? Te idee są proste. No, Rawls nie. Rawls, wie pani, co pani doskonale wie, to jest wyrafinowana filozofia, złożona, skomplikowana. No może dlatego, no ale wie pani, no może żal, że tak jak Janusz Lewandowski napisał książeczkę o Hayeku, taką, gdzie jeszcze uprościł ile co mógł Hayeka, prawda, i tak dalej, no to nikt nie napisał, że takiej książeczki o Rawlsie, żeby pokazać, że ten liberalizm może być inny i żeby te książeczki nie czytali ci, którzy właśnie mówią, że są liberałami, prawda? I dlatego... A to kuszące, panie profesorze. To już za późno, wie pani, bo mleko się rozlało i teraz i tak mało widzę woli w tym obozie liberalnym, żeby poddać te swoje przekonania krytyce. Mało bardzo. I też i praktykę polityczną poddać krytyce. To pan profesor przynajmniej widzi coś takiego jak obóz liberalny, bo ja się cały czas borykam z tym problemem takiego braku identyfikacji i ciągle myślenia, że ponieważ no, liberalizm jest trochę na czarnej liście, jeśli chodzi o sformułowanie i trochę kropi się jak diabła święconą wodą i się go odgania, to iluż polityków po prostu boi się tego sformułowania, samego powiedzenia, tak jestem liberałem i co? Ale ja chcę do czegoś na koniec, tak naprawdę na koniec innego, bo zastanawiam się, jak my mamy wychodzić z tego, są różne drogi wychodzenia z tego impasu, który mamy, też w kryzysie demokracji liberalnej. I też z moimi studentami długo rozmawiałam, jest ta książeczka Jaszy Munka, Lud kontra demokracja, czyli dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie, no i tak naprawdę jak ją obronić. I Munk tam mówi oczywiście o tym, że mamy te wartości liberalne takie jak pokój, jak dobrobyt, jak władza ludu, jak prawa jednostki. Możemy oczywiście to jeszcze podfiltrować sobie na przykład Robertem Dalen i całą tą jego minimalistyczną wersją liberalizmu. Ale to, co jest dla mnie interesujące u Munka, być może interesujące też z naszej perspektywy, to są te remedia, o których on mówi. On tam mówi o trzech. O nacjonalizmie oswojonym, o naprawie gospodarki i o odnowie wiary obywatelskiej. I ja się zastanawiam, czy to jest możliwe w takiej perspektywie, o jakiej on mówi. I czy to jest u nas możliwe. No wie pani, no nie można być jakimś skrajnym pesymistą, powiedzieć, że polski liberalizm będzie zawsze w kryzysie, albo że on w ogóle na świecie będzie w kryzysie, albo że świat będzie zawsze w kryzysie. No trzeba mieć trochę nadziei. No i oczywiście, że to jest dużo do zrobienia i pewnie dałoby się i z liberalizmem dużo dobrych rzeczy zrobić i z naszą praktyką społeczno-ekonomiczną, ale moim zdaniem wstępem do wszelkich zmian jest rozrachunek z przeszłością, tak? To znaczy
My jednak musimy sobie uczciwie powiedzieć, gdzie liberalizm pobłądził, gdzie kapitalizm pobłądził, gdzie, w którym momencie myśmy stracili orientację, wie pani, taką, która by nas prowadziła w dobrym kierunku. I teraz, dopóki my tego dobrze nie zdiagnozujemy, nie opiszemy, nie zrozumiemy, no to te remedia niewiele dadzą, bo tu trzeba jednak sięgnąć do korzeni rzeczy, że użyję tej metafory Marksa, prawda? I tu jest masa pracy do wykonania. No ale jeśli chodzi o takie, wie pani, no, remedia, o których właśnie pani mówi, no to jasne, że tak, no one są właściwie takie, wie pani, pierwsze, podstawowe, to są pod ręką, no trzeba inaczej popatrzeć na ekonomię, na gospodarkę, nie w tych kategoriach zysku nad ludźmi, że jeśli przywołam tytuł sławnej książki na Maczomskiego, no trzeba wrócić do idei państwa dobrobytu, bo się nie da inaczej. Można się zastanawiać, jakie ono ma być, tak, ale jednak no, trzeba zastanowić się nad relacjami kapitalizmu do demokracji. Trzeba ponownie wrócić do takiej przecież obecnej od początku w liberalizmie retoryki antymonopolistycznej, bo to te monopole prowadzą donikąd. No, ja myślę, oczywiście ucieczka do przodu jest zawsze wskazana, ale myślę, że dużo rzeczy trzeba po prostu, muszą wrócić te rzeczy, no to przecież no, myśmy nieźle, ja mówię o Zachodzie, jakoś funkcjonowali w takim stanie pewnego kompromisu, wie pani, i tak dalej. No mówi się to czasy, które już nie wrócą. No ja myślę o tych złotych dekadach kapitalizmu po II wojnie światowej, no ale no, nie wiem, czy nie wrócą, no pewnie w innej formie, ale trzeba by się tutaj zastanowić, przede wszystkim nad systemem wartości, tak, bo tu też żeśmy zabrnęli w jakąś dziwną, ślepą uliczkę, nad gospodarką, nad ekonomią, nad mnóstwem takich bardzo, bardzo konkretnych kwestii rozstrzygnięć, prawda, ekonomicznych i no, nad innym sposobem myślenia o bardzo wielu kwestiach i nad rozwiązaniem tych kwestii. Ja dam tylko jeden przykład. No, wie pani, ja do dzisiaj nie rozumiem, jak można było w Polsce wpaść na pomysł na początku transformacji, że rynek załatwi problem mieszkaniowy. Wie pani, to właśnie żenujące jest, bo nawet w Stanach Zjednoczonych rynek nie załatwił problemu mieszkaniowego. Nigdzie na świecie go nie załatwił, więc skąd ta wiara, że jak my zostawimy kwestię mieszkaniową rynkowi, to wszystko będzie dobrze. No dzisiaj widać gołym okiem, że nie będzie dobrze, więc a my nadal brniemy w te rozwiązania i nie widzimy i nie mamy tutaj pomysłu, jak to rozwiązać. Więc wie pani, to są takie bardzo konkretne ekonomiczne, społeczne ruchy, które powinny zostać wykonane, żebyśmy stopniowo wycofali się z tej ślepej uliczki i próbowali znaleźć jakiś inny model ekonomiczno-społeczny, bo z tym modelem, który istnieje w tej chwili, na pewno nie ujedziemy. Ja tylko na koniec wspomnę kwestie ekologiczne, prawda? Ten turbokapitalizm, on jest zabójczy dla planety, w związku z tym w gruncie rzeczy my nie mamy wyjścia, tylko musimy wymyśleć coś nowego, korzystając częściowo z tego, co było dobre, a resztę wymyślając na nowo, prawda? No i tutaj cała masa rzeczy, no tak jak pani przywołała tego autora, oczywiście tam są dobre pomysły, ale ja myślę, że to musi być cała galeria pomysłów. I oni są, gdy się przyjrzeć literaturze światowej, temu, o czym się mówi, to one są, tylko mają ten kłopot, że one tak łatwo nie przenikają do szerszej publiczności, bo to jest złożone, bo to jest, wie pani, całościowe, bo brak takiego wytrycha, którym był wolny rynek, prawda? A tutaj się mówi wolny rynek, tak, ale i cała masa różnych historii i to już komplikuje obraz. Dlatego to jest dosyć trudne, ale ja jestem, a wie pani, z powodu wojny już nie takim optymistą wielkim, bo to wygląda generalnie, myślę, źle, ale no jakoś w dłuższej perspektywie mam nadzieję, że nam się uda różne lekarstwa znaleźć na nasze choroby. Pan profesor jest w tym względzie optymistą, ja jestem ciągle jeszcze umiarkowaną pesymistką, ale gdzieś wierzę w to, że uda nam się zrobić pierwszy krok. I myślę, że dzisiaj na tym myśleniu może zostawimy naszych widzów i słuchaczy na tym, żeby też trochę sami pomyśleli, jaki mógłby być ten pierwszy krok. Panie profesorze, ja bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że pan profesor pozwoli mi się zaprosić po raz kolejny do podcastu albo do rozmowy, bo tych tematów nam tutaj urosło. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję, jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie z Torunia. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!